Na 15 lutego ratusz zapowiedział rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie parku mającego powstać w północnej części miasta. Jak czytamy w zarządzeniu wydanym przez prezydenta, park ma powstać na terenie między ulicami Putry, Andersa i Minkiewicza. Nie jest to szczególnie duży obszar, ale taka oaza zieleni z pewnością jest potrzebna. Temat utworzenia parku na północy Suwałk przewija się w mieście od kilku lat. Niejedną przysłowiową ścieżkę wydeptali w jego sprawie zarówno mieszkańcy, jak i samorządowcy, którym na sercu leży zielony wizerunek miasta i dostępność terenów zielonych nie tylko w centrum Suwałk. Propozycje i sugestie dotyczące zagospodarowania tego obszaru można będzie zgłaszać nie dłużej niż do 8 marca bieżącego roku. Równolegle z konsultacjami ogłoszony zostanie konkurs na nazwę tego parku. Przypominamy, że w październiku 2018 roku na terenie przyszłego parku przeprowadzone zostały już pierwsze nasadzenia drzewostanu. Na utworzenie terenu w budżecie miejskim na bieżący rok zabezpieczono 200 tysięcy złotych.